Dzień dobry, nazywam się Mikołaj Kurkus, jestem przedstawicielem przyszłego Komitetu Wyborczego Wyborców Senat dla Obywateli. Chcieliśmy dzisiaj Państwu zaprezentować naszego niezależnego i bezpartyjnego kandydata na senatora w okręgu setnym, który obejmuje powiaty koszaliński, sławieński oraz szczecinecki. Naszym kandydatem jest redaktor, pedagog oraz przyszły prawnik Marek Łagocki. Redaktorze, zapraszam. Brawa. Dziękuję bardzo, szanowni Państwo. W pierwszej kolejności chciałem podziękować za to, że Komitet Wyborczy zaproponował moją kandydaturę, za to, że obdarzył mnie zaufaniem i za to, że chcę, bym reprezentował mieszkańców naszego okręgu setnego w Senacie Rzeczypospolitej Polskiej. Szanowni Państwo, czas skończyć ze szczuciem Polaków PiS-em i Platformą. Czas skończyć ze szczuciem Polaków jednych na drugich. Czas wziąć się do roboty i zaproponować solidny plan dla naszego regionu i dla mieszkańców naszego regionu. W ostatnich miesiącach odbyłem dziesiątki spotkań z mieszkańcami, między innymi Szczecinka, Grzmiącej, Barwic, Bornego Sulinowa, Sławna, Białego Boru, Koszalina, czy też całego powiatu koszalińskiego i sławińskiego. I mieszkańcy tych miast mówią wyraźnie, że potrzeba nam zmian. Zmian w przedstawicielstwie w Sejmie, a jeszcze bardziej zmian w Senacie. Szanowni Państwo, w imieniu zgromadzonych tutaj osób oraz mieszkańców, z którymi rozmawiałem, musimy walczyć o godne życie dla nas, o godne życie pracowników, osób niepełnosprawnych, o godne życie służby zdrowia, o godne traktowanie małych, mikro i średnich przedsiębiorców. No i co jest najważniejsze, dbać o nasze prawa. Szanowni Państwo, jestem przedstawicielem ponad 70% niezadowolonych mieszkańców z obecnych działań partii rządzących, jak również niestety z Platformy Obywatelskiej i Koalicji Obywatelskiej, która w naszym regionie jest podzielona. Obecnie ulega ona rozkładowi jako opozycja, a to spowoduje, że rządzę w naszym okręgu, w naszych małych ojczyznach przejmie PiS. A do tego nie możemy dopuścić, ponieważ nie ma naszego przyzwolenia na to, by jedna partia rządziła bezwarunkowo. Szanowni Państwo, nieprzypadkowo wybrałem Szczecinek i powiat szczecinecki, by walczyć o Państwa prawa i reprezentować Was godnie, ponieważ przez kilka lat temu prowadziliśmy tutaj bezpłatną gazetę Fakty Powiatu Szczecineckiego, gdzie sprawy obywateli są nam bardzo dobrze znane, gdzie interweniowaliśmy w różnych sytuacjach, gdzie godnie reprezentowaliśmy Państwa i dlatego teraz czas pogonić to zmurszałe towarzystwo i zacząć działać na rzecz naszego regionu. Czas dokonać zmiany pokoleniowej, czas dać pracować ludziom młodym, ambitnym i ludziom, którym chce się pracować na rzecz mieszkańców naszych małych ojczyzn. Dlatego apeluję do Państwa o wsparcie powstania Komitetu Wyborczego Wyborców Senat dla Obywateli, a później poparcie list poparcia na kandydaturę. Szanowni Państwo, czas przestać dzielić Polaków, czas zacząć łączyć Polaków. Razem możemy wiele.